Kobelek i do nich, no. O co chodzi? Telefoniczne centrum obsługi abonenta Mirosław Śmietana. No i co? Czy ja mam przyjemność z osobą decyzyjną? Ale o co się rozchodzi? Proszę pana, chodzi o numer z końcówką 612. I co jest nie tak z tym numerem? Pan Franciszek Herda. A nie, nie, to Franciszek to jest mój ojciec. Ale telefon jest mój. Tylko umowa jest na ojca, bo mi komornik na wszystkim siedzi. Wie pan, my możemy rozmawiać jedynie z osobą decyzyjną, czyli z panem Franciszkiem. Aha, ale to nie wiem, czy zapogadacie. Ojciec! Do ciebie! Chcę się ciupnąć. Listano? Telefoniczne centrum obsługi abonenta Mirosław Śmietana. Jeszcze nic nie ma! Telewizor jest mój, radio jest moje, wszystko jest moje, wyno. Tatuś, to nie jest komornik. A kto? Telefoniczne centrum obsługi abonenta Mirosław Śmietana. Śmietana? Śmietana. Mam śmietanę. Nie będę od was kupywał śmietanę. W ogóle od was nic nie będę kupywał! Ale ja nie chcę niczego panu sprzedać. Mam do przekazania pilną wiadomość od operatora. Garki od was kupiłem, cholera. A miał być Grabowski. Mam do przekazania wiadomość! Jaką? Nie mogę powiedzieć! Takich informacji udzielamy jedynie przez telefon! Ty, to na cholerę żeście przyłazili. No! Proszę pana, nie odbiera pan telefonu. A ja dzwoniłam do pana 28 razy. Bo ja nie odbieram. Jak mi się nie wyświetla, kto dzwoni, to nie odbieram. Ale gdybyśmy się wyświetlali panu, że to my dzwonimy, to pan by odebrał. Ty bardziej bym nie odebrał. I dlatego właśnie się nie wyświetlamy. No ja kiedyś odebrałem. To z panią chyba gadałem. Tam mnie pani zdenerwowała, tak żeby tam normalnie, że krew nie zaleje. Nie, tata! No! Potwierdzam. Mamy nawet pisemny zapis tej rozmowy. Proszę bardzo. Jak to wy macie zapis? Same rukwy pan rzucał. Ja rukwy rzucałem? To znaczy, rzucał pan zupełnie co innego. Ale nasz komputer, żeby unikać wulgaryzmów, rejestrując treść rozmowy, zamienia wszystkie słowa, które rozpoznaje jako wulgarne. A że komputer to zamienia? Komputer zamienia sobie literki. Przestawia literki w tych słowach po prostu. W tych słowach po prostu. I tu na przykład mamy oryginalny zapis z pana rozmowy. Ja mnie zdenerwowałem, jak to zniknęło. A tam proszę bardzo, komputer sobie poprawił i jest bez wulgaryzmów. Do rukwy nędzy. Po jakiego jucha dzwonisz? Ty głupia. Picio. Ojcze! Co? Ty stary juchu, ty. No. Ja mogę już jechać, bo mi się mecz w telewizorze zaczyna. Jechaj, tatuś, jechaj. Nie jechaj. Przepraszam, halo, niech pan jeszcze nie jechał. Pana, najpierw musimy przekazać pilną wiadomość od operatora. A, no, to szybko przekazujcie. Bo tata, ja też chciałem ten mecz zobaczyć. No. Dobrze, ale najpierw musi pan zadzwonić. A gdzie? Do nas. Mówiłem, takich informacji udzielamy jedynie przez telefon. Pan, ja panu nawet wybiorę numer. Proszę. Ojciec! To zapewnij się, będziesz ten telefon gadać. A po co? No żebyś mu nie przypalił aparatu. Witamy w telefonicznym centrum obsługi klienta. Halo!
informacja o rachunku klienta, wybierz jeden. Halo! For English Press 2. For Polish Press tam. Tak, co ja mam robić? No tam naciśnij. Naciską. Wybrano tam. Język polski. Najnowsze promocje wybierz 3. Najstarsze promocje wybierz 4. Jeżeli nie interesują cię żadne promocje, nie wybieraj nic. Tatuś, nic nie wybieraj! Nie wybieraj nic! Nie wybrałem nic! Nie wybrałeś nic. Jeżeli jesteś pewien, że naprawdę nie interesują cię żadne promocje, napisz maila o treści. Nie interesują mnie żadne promocje pod adres biuromałpaniechcianepromocje.pl. Jeżeli chcesz połączyć się z konsultantem, wybierz 5. Ociek! Tatuś, 5 nacisk. Nacisk? 5. Wybrałeś 3. Najnowsze promocje. Do każdej umowy zawartej na okres 36 miesięcy dodajemy zapiekankę z pieczarkami gratis. Tatuś! Tata! Pięć miałeś nacisnął! No to nacisną, że do cholery nacisną! Ona tu jest! Wybrałeś 4. Najstarsze promocje. Jeżeli interesują cię wyłącznie najstarsze promocje, wyślij SMS o treści zimna zapiekanka pod numer 54-35. Tata! Ja ci chyba jakieś lepsze okulary przyniesę, bo mi się nie zgadzacie. Czy my? Co? Ty jak już idziesz, może byś mi jakieś lepsze okulary przyniósł. Nie rozumiesz? Nie wybrano poprawnie żadnych opcji. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Ty te brązowe do czytania robimy? Halo? Halo? Ja nic nie słyszę! Wiem, bo się rozłączyło! Muszę panu jeszcze raz wybrać numer! Halo? Halo? Do dupy z taką centralą? Ja nic nie słyszę. Wsio krew, wasza mać. No. Czasem się zawiesza. Ojciec, ile razy ja ci mówię, żebyś ty okularów w notniku nie trzymał. No. To nie są do czytania, te są do dupy. A właśnie a propos, macie panowie gdzieś tutaj toaletę, halo? Toaletę? Nie, nie, nie. Ale w szafie jest nocnik ojca. Tylko że pan musi gazetę wziąć. Tylko nie kolorową, bo ma ostre kanty. Ojciec, ty się nie popisuj kantami, tylko tym... Próbowałem. Witam w Klinicznym Centrum Obsługi Klienta. Ojciec, weź, że te pięć naciśnij w końcu! To nacisko bez przerwy pięć! No. Wybrałeś 6. No. Promocja morska. W tej opcji możesz korzystać ze wszystkich sieci bezpłatnie, pod warunkiem, że będą to sieci rybackie. Żółta rybaka! Ojciec, daj mi ten telefon! Daj mi ten telefon! Synek, ja jestem głodny, może chociaż tę zapiekankę byś mu wcisnął? I tę parówkę zjedz. Cholesterol mam. Ty świra masz. Ty mam. Wybrałeś 5. Połączenie z konsultantem. No da się. Nie dogaduj mnie! Aktualnie wszyscy konsultanci są zmienieni. Przewidywany czas oczekiwania. Mirek! Jeden sądzysz! Przewidywany czas oczekiwania. Już sekunda. Telefoniczne Centrum Obsługi Abonenta. Mirosław Śmietana. W czym mogę pomóc? Śmietana, nie rób się jaj, tylko mi wiadomość przekaż. Bo ja już zrzucony jestem. Oczywiście, czy ja rozmawiam z osobą decyzyjną? Ojciec, trzymaj mnie, bo mu tym telefonem normalnie dziś.
Czy pan Franciszek Hebda? Tak! Mów mi, Franek! A po co pan kłamał mnie? Przecież widzę, że to nie pan. A włókno cię to obchodzi. A co znaczy włókno? Przestawiłem te literki, żeby się wasz komputer nie musiał mieć. Dobrze, w takim razie w celu potwierdzenia tożsamości zadam panu kilka pytań. Nazwisko rodowe babci, poproszę. Ojciec, babki nazwisko nie. Co? Babki nazwisko nie. Z domu. Co? Z domu babki nazwisko mi daje. Jagiellonia! Jagiellonia? No. Jagiellonia. Niestety nie zgadza się. W takim razie ostatnia szansa. Imię ojca, proszę. Ojciec! Imię ojca! Imię ojca i syna i ducha świętego. Ojcie, tata! Twojego ojca imię mi potrzebne! Halo! Ojca imię mi daj! Lech! Lech? No. Tatuś na pewno? Bo to ostatnia szansa jest! No, to ja mówię, że ostatnia szansa, Lech z Jagiellonią grają, nie ja. Ojcie, patrz się na mnie! Ojca potrzebuje i... Tak, ja jestem twój syn. Ty jesteś ojciec. Ja jestem Krzysiek, ty jesteś Franek. A twój tatuś miał syna Franka. A jak miał na imię tatuś? Siku mi się chce. Ojciec, skup się! Nie, kupę nie, siku. Ojciec! Mojego dziadka, jakie było imię? Władysław. A no, no Władek, no pewnie. No, dobre. No czuję właśnie. Władysław. Dziękuję. Weryfikacja przebiegła pomyślnie. Dawaj, za chwilę, wiadomość mi dawaj. Za chwilę połączę pana z konsultantką, która przekaże pilną wiadomość od operatora. Dzień dobry. Bernadeta Ciolnik. W czym mogę pomóc? Bernadeta, słuchaj, wiadomość miałeś mi przekazać, a ty się skopita, ja ci nie mogę... Szanując państwa prywatność i w trosce o państwa wygodę, wiadomość zostanie wysłana SMS-em. Dziękuję. Też z mojej strony to już wszystko. Czy mógłbym panu jeszcze w czymś pomóc? Ja jedną prośbę bym miał wydał. Słucham pana. Wyrypię dalej pan. Wyrypię dalej pan! Chcesz trochę śmietany? My... Co oni chcieli? SMS-a wysłać. Jakiego? O, przysłali. To czytaj. Tylko głośno. Ja nie wiem, czy wiesz, ja trochę nie dosłyszę. Uprzejmie informujemy, że za 2 tygodnie mija termin płatności faktury na kwotę 13 zł 85 groszy! To teraz ruch, a ja już w ogóle nic nie słyszę.